Patrzcie tylko, gdzie ja jestem, gdzieś na środku lawy, ale co jest najdziwniejsze, nie ma tutaj mojego chłopaka. Smyslow, jesteś tutaj? Halo, Smyslow! Nie słyszę, żeby ktoś odpowiadał, ale zobaczcie, tutaj jest taki duży las. Może on chciał mnie uratować i też się gdzieś tutaj schował, może w którymś drzewie, między drzewami. Albo ta marionetka też go jakoś, nie wiem, porwała i coś mu chciała zrobić, nie mam zielonego pojęcia. Ale ja jestem tutaj sama na jakiejś platformie z obsydianu, ktoś przygotował mi jakiś labirynt, jakąś drogę, ścieżkę. Nie wiem, ale zobaczcie, jaka ona jest skręta, ile tam jest zakrętów, jaka ona jest długa. Ciekawe, dokąd prowadzi. Ale widzę tam jakiś dom, jakiś budynek, nie wiem, co to tam jest. I są schody, chyba wygląda na to, że ta droga prowadzi tam. Zobaczcie, tutaj jest jakiś prezent, a właściwie 4 prezenty. Czy one są dla mnie? Nie wiem, nie będę ich otwierać, ale jest też skrzynka. I patrzcie, tutaj też są prezenty. Wow, ale ile ich tu jest? Czy to wszystko jest dla mnie? Czy tylko ja tutaj się pojawiłam? Czy ktoś wcześniej już przede mną tędy szedł? A może mój chłopak już tędy przechodził? On mnie szuka, biedny, i nie wie, gdzie ja jestem. Dobra, ja myślę, że ja muszę przejść tą drogą, wydostać się z tego labiryntu czym prędzej, bardzo ostrożnie, żeby nie wpaść do lawy. Słuchajcie, ja myślę, że może to być jakaś też pułapka, że jeśli nie zdążę w odpowiednim czasie przejść przez tą drogę, to mogę wpaść do lawy, albo ta droga, nie wiem, zniknie nagle i wpadnę do lawy. No masakra, muszę szybko tu przejść. Patrzcie, ile tu jest zakrętów. Ktoś się musiał nieźle napracować, żeby zrobić taki labirynt, taką drogę. W ogóle ile zakrętów, to wymaga dużo pracy. No nie wiem, ktoś chciał tutaj zrobić jakąś porządną robotę, żeby się namęczyć, by to przejść i zrobić jakieś przeszkody. Chociaż w sumie, no nie jest to nic trudnego. Jest to zwykła taka droga, bez żadnych tutaj postawionych rzeczy. Nie trzeba skakać, tylko iść. Ale te zakręty są takie mylne, bo jeden zły ruch, jeden zły zakręt i wpadasz do lawy. Widzowie, a wy w tym momencie możecie kliknąć łapeczkę w górę, dobra? Każda jedna łapeczka w górę to jest jeden zakręt mniej dla mnie, więc klikajcie łapeczkę, bo zobaczcie, ile jest tutaj tych zakrętów. Jak klikniecie łapeczkę w górę, to będę ich miała mniej i szybciej dojdę do celu, może szybciej znajdę mojego chłopaka. Więc z góry każdemu dziękuję, kto kliknął, a ja idę sobie dalej. Ciekawa jestem, dokąd ona mnie zaprowadzi. Czy rzeczywiście do tamtego budynku, czy zobaczę, co tam jest, kto tam jest, może tam jest mój chłopak. Może on już szedł tą drogą i gdzieś tam na mnie czeka. Mam taką nadzieję, chyba że gdzieś jest w tym lesie. Rzeczywiście, Smyslow! Halo, wołam cię, Smyslow, jesteś tu? Ale cisza, nikt mi nie odpowiada, no nie ma go. Ale on się pewnie przestraszył, że ja wpadłam do tej lawy, on chciał mnie uratować, ja go widziałam. I pewnie myśli, że teraz jestem gdzieś tu. Ej, co jest, czy ja się cofam w ogóle? A, bo tutaj są takie dziwne te drogi. Ja myślałam, że ja się cofam, że w ogóle nie są jakieś postępy tutaj robione przeze mnie. Ale dobra, jednak idę chyba do przodu. Ciekawa jestem, czy gdzieś przy końcu nie będzie jakichś tutaj przeszkód takich większych, bo na razie, no jakoś mi to idzie. Muszę pilnować, żeby nie wpaść do lawy. Ale cokolwiek by się nie stało, widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. Czerwony przycisk z dzwoneczkiem, bo codziennie prawie są filmy, więc wbijamy 200 tysięcy. Niewiele brakuje, mamy już 150 tysięcy was tutaj na tym kanale, więc subskrybujcie, bo na 200 tysięcy będzie fajna niespodzianka, już mam pewne plany. I z góry każdemu oczywiście dziękuję. Idziemy dalej, o patrzcie tutaj, jakie są takie schodki, takie wow. Idziemy szybko, ale dobra, ja chciałam trochę przyspieszyć, ale jednak nie będę się spieszyć, bo naprawdę zaraz jeszcze wpadnę do tej lawy i nie dowiem się, co tam czeka dla mnie na końcu, gdzie jest meta. Patrzcie, coraz bliżej jestem celu, tam jest meta, widzę i... jest jakiś parasol, jakieś leżaczki, to jest chyba jakiś dom, bo widzę przez okno jakieś tam książki, jakby biblioteczka czy coś. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Idziemy. Może Smyslow tam czeka, może on już tu właśnie przeszedł, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tak, chociaż wiecie, ta marionetka, ona mnie porwała i chciała mi zrobić takie dziwne rzeczy. Muszę przed nią uciekać, ona jakieś dziwne rzeczy na mnie ma i dziwne rzeczy na mnie szykuje. Okej, coraz bliżej. Już ostatnie kroczki, myślę, patrzcie w ogóle, ile ja już tutaj przeszłam. Tam gdzieś zaczynała. Ej, nie widzę, gdzie ja zaczynałam. Ej, gdzie jest ta skrzynka? Wy widzicie tą skrzynkę i te prezenty? Ja nie. Dobra, dziwne. Idę szybko stąd, bo nie widzę tego. Gdzie to się podziało? Co się z tym stało? Dobra, szybko. Ja już chcę stąd zejść, bo nie wiem, może już tam zaczął ten labirynt znikać. Ta droga może tak po kolei znika. Albo zaraz cała zniknie. Oby nie. Dobra. Dobra, spokojnie, Patrycja, damy radę. Przejdę to na pewno. Nic się nie stanie. Zdążę na czas. Ja zawsze mam szczęście, widzowie. A wy macie szczęście? Napiszcie mi w komentarzu. Jak wygląda wasze szczęście? Czy macie pecha, czy nie? Bo ja przeważnie, no mam chyba szczęście. Dobra, jeszcze kawałek i będę u celu, ale super, dobra, patrzcie, ostatnia droga, ostatnia prosta, tutaj jeszcze parę zakrętów i powoli dochodzę, ale muszę być mega ostrożna, bo ja nie wiem, kto to zbudował
i kto tutaj czeka, kto tutaj jest, chociaż no na razie nikogo tutaj nie widzę, patrzcie, są tylko te leżaczki i u góry jest prezent, taki jak na początku tej drogi. Dobra, to ja chyba tam podejdę, bo to może być jakiś znak dla mnie, może jakaś wskazówka, że mam się tędy poruszać. Patrzcie, tutaj są jakieś stoły, jest parasol, są leżaczki. Ej, można się położyć? O, usiadłam sobie, patrzcie, o, leżę sobie, ale to nie jest teraz czas, żeby wypoczywać, tylko ja muszę rozwiązać zagadkę, o co tutaj chodzi? Czemu ktoś mnie uratował i nie wpadłam do tej lawy tam gdzieś na początku? No i gdzie jest mój chłopak przede wszystkim? Jest jakiś grill? Wygląda jakby ktoś tutaj mieszkał, ale kogo to są rzeczy? Może to jest jakaś działka? Może ktoś tylko tutaj czasami bywa? I jest ten prezent, który widziałam z daleka. Co? Tu jest dużo prezentów. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Co, ile ich tam jest? One aż tam dokądś prowadzą. Zaraz chyba za nimi pójdę. Może to jest wskazówka i muszę za nimi podążać, ale zobaczę jeszcze sobie do tyłu, jaki ja labirynt pokonałam. Mam nadzieję, że widzowie kliknęliście łapeczkę w górę, żebym miała mniej tych zakrętów i dlatego tak szybko udało mi się przez to przejść, bo naprawdę wygląda to nieźle. Okej, idę już sobie za tymi prezentami. I są takie same jak tam właśnie na początku. Ciekawe, dokąd one mnie doprowadzą. No widzę, że jest ten dom, który widziałam już z oddali właśnie jak stałam tam na tej drodze, na lawie. Są jakieś kwiaty, ktoś tutaj chyba naprawdę mieszka, patrzcie. Różne, jakieś żółte, czerwone i te prezenty. Jakieś lampki, lampiony tutaj ładne. Dobra, i tutaj jest więcej tych prezentów, patrzcie. Jeden obok drugiego, czyli jakbym dokądś już doszła, może to właśnie są takie wskazówki. Nie wiem, jak ja mam to rozszyfrować już. Co tutaj jest? Jakieś ubranko? Co to dziwne jest? Ej, wiecie widzowie, co to jest? Napiszcie mi w komentarzu, ja nie wiem, co to jest. I są drzwi. Można wejść do środka, myślicie? Czy jest tutaj jakiś dzwonek? Nie, no nic nie widzę. Jest kamera. Halo, ja przyszłam do tego domu, jakaś droga mnie tutaj doprowadziła. Czy ktoś mnie widzi? Nie, no, ta kamera się nie rusza, ani nikt nie odpowiada, są też inne. Nie wiem, co mam zrobić, są te prezenty, no to chyba wygląda na to, że miałam tutaj dojść, bo nigdzie indziej, nigdzie dalej nie ma tych prezentów. Dobra, wchodzę. Otwieram. Dzień dobry, jest ktoś w tym domu? Ale dziwny dom, patrzcie na ten żyrandol. Jakiś stół, takie, wiecie, to wszystko uroczyste, nie takie eleganckie, tylko jakby ktoś taki starszy tutaj mieszkał. Jest, co to w ogóle jest? Halo, co to jest? Jakieś drzewo? Czy co? I patrzcie, jakieś lampiony w dynie, jak w Halloween tu trochę wygląda. A Halloween to jeszcze nie ma. Nie wiem, gdzie tutaj iść. Nie wiem, czy w ogóle mogę tutaj chodzić. Ale dobra, rozejrzę się, skoro mnie tutaj to doprowadziło. Tu jest jakaś ta maszyna do robienia pizzy? I jest tutaj Freddy? Napis. Może chcesz spróbować? Nie, ja nie chcę spróbować. Nie jestem głodna. Dziękuję bardzo. Dobra, a tutaj jest chyba jakaś kuchnia, czy jakieś pomieszczenie dziwne. Patrzcie, tutaj są jakieś skrzynki, w nich nic nie ma, one są puste. Więc wygląda, jakby tutaj nikt nie mieszkał. Nic nie mogę tu w ogóle dotknąć. Tu chyba jest jakiś zlew. Tutaj też jest pusta, no naprawdę chyba nikt tutaj nie mieszka. Nie słyszę żadnych dźwięków. Dziwne są wszystkie te rzeczy, takie, nie wiem, trochę przerażające, trochę creepy. Patrzcie, tutaj jest twarz jakaś w jakiejś galaretce, w slajmie, nie wiem, co to jest. Jedne dziwne. Może chcesz już wyjść? Tabliczka. A tu jest drugie wyjście. Nie ma wyjścia. I jeszcze napis ten, może chcesz już wyjść. I nagle zadeskowane wyjście dziwne. Ja nie chcę jeszcze wyjść, bo ja szukam swojego chłopaka, gdzie on jest. Dobrze, że nie ma tutaj tej marionetki, która mnie porwała. Mam nadzieję, że to nie jest jej sprawka. Tutaj są kolejne drzwi, gdzieś tutaj mogę wyjść. Aha, tutaj jest jakiś bas. Nie, 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 to ja dziękuję, nie wychodzę na zewnątrz. Poszukam tutaj bardziej, rozejrzę się. Czy tutaj można jeszcze gdzieś dojść? Jest jakaś kość? Co to jest za kość? I jakiś też dziwny pachołek do postawienia. Dziwne same są tutaj rzeczy. Taki jakby trochę opuszczony ten dom wygląda, niby elegancki z zewnątrz. Tutaj jakieś, nie wiem, czy tutaj wisiał telewizor, ale nie ma go. Jakaś kanapa. I to jest dziwne. Tu jest jakiś piasek, co w domu? Piasek do kopania? Do czego komuś się przyda ten piasek? Nie mam pojęcia. Dobra, idę po schodach do góry. Może ktoś tutaj będzie. Smajslow, jesteś tutaj? Halo? Smajslow, są drzwi jakieś? Aha, od razu prowadzą do toalety. I tutaj też jest ten piasek jakiś dziwny. Widać dwór, widać kwiatki, jakąś drogę, ale nie wiem, jest zlew. No dobra, no to wygląda jak jakiś opuszczony budynek. Halo, jest tutaj ktoś? Tak dziwnie trochę się czuję chodząc, to w ogóle były otwarte drzwi, a ja ich nie otwierałam. Wygląda tutaj, że ktoś tutaj śpi, jest łóżko, jest jakaś książka. Jakiś ten, dziwne rzeczy się, jakieś zaklęcia tutaj robi. Kolejna skrzynka, kolejna pusta.
Jest tabliczka, może chcesz się przespać. Nie, nie, ja dziękuję, ja nie chcę się przespać, ja mam swoje łóżko. Ale jest też bankomat, co? Można tutaj sobie wypłacić gotówkę? Chyba nie działa, bo bym sobie kliknęła, przydałoby się trochę cashu. Okej, będę stąd wychodzić, tutaj nic ciekawego nie ma, zamknę za sobą, żeby nie było. Albo może lepiej zostawię otwarte, tak jak było. Idę dalej, zobaczcie, tutaj są jakieś drzewka, jakieś takie rośliny wiszące. O, tutaj są te książki, które widziałam z zewnątrz. Patrzcie, ile ich tutaj jest. I są jakieś maszyny, ale to też jest wszystko puste. Takie to trochę przerażające, straszne, jakby ktoś tutaj nie mieszkał, ale jednak ta ścieżka, którą widzę tutaj zza okna, mnie tutaj doprowadziła. I te prezenty też. Te prezenty mi się jakoś dziwnie kojarzą, jakoś, nie wiem, z tą marionetką. Nie mam pojęcia, a co tutaj jest? Jest jakieś wyjście? Może jest jakieś przejście dokądś? Patrzę. Można zejść. O, spadłam. Ej, ale ja jestem w tym samym miejscu, co byłam. Na wejściu, tutaj są te lampiony. Nie chciałam zejść, jeszcze nie zobaczyłam wszystkiego u góry. Może gdzieś jest mój chłopak. Tutaj była ta łazienka. Okej, tutaj ja nie chcę tego patrzeć, dziękuję bardzo. Tutaj jest jeszcze jakieś pomieszczenie zasłonięte jakimiś jasnymi zasłonkami. Otwieram je. Co tutaj jest za pomieszczenie? Halo? Wchodzę bardzo powoli. Jakieś biurko, pajęczyny, jakieś stare, naprawdę porzucone biurko. Zostały jakieś tutaj ostatnie rzeczy, jakieś papiery. Ktoś nie posprzątał, chyba ktoś się bardzo spieszył, jak stąd wychodził. Ale dlaczego nikt tu nie sprząta i wszystko jest takie opustoszałe? Patrzcie na to, to jest takie trochę straszne. Jakiś wiatraczek, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu. Jest też telewizor i tabliczka. Może obejrzysz coś? Nie, nie, ja nie chcę nic oglądać. Jest skrzynka też pusta. Nie wiem, dziwne to jest, czemu te skrzynki są wszystkie puste. Niby to jest takie opustoszałe, nic tu ciekawego nie ma. No, trochę jest parę ciekawych i strasznych rzeczy, ale nie wiem. Dobra, zejdę na dół, może jeszcze bardziej się rozejrzę. Czy ktoś tu jest? Halo? Ja słyszałam chyba jakiś dźwięk? Nie. Halo? Jest tutaj ktoś? Halo? Nie, chyba nie. Ej, ja zamknęłam te drzwi? Bo teraz już nie pamiętam, czy ja zamknęłam te drzwi. Dobra, zamknę je, żeby nikt czasem nie wszedł. Halo, czy ktoś tu jest? Bo mi się wydawało, że coś słyszałam. Ej, są jakieś drzwi, czy one tu były wcześniej? Chyba były, ale to trochę wygląda jak takie żelazne drzwi, jakby za nimi coś było, nie wiem, dziwnego. Może przejdę, jest jakaś walizka? Ktoś tutaj schował swoje rzeczy? Cię nie zdążył wyprowadzić? O co tu chodzi? To jest wszystko mega dziwne. Otwieram te drzwi. Jak się długo otwierały? Wchodzę. Co to jest? Jakieś szkielety? Jakieś kości? Co tutaj się wydarzyło? Ja tego nie widziałam, jak szłam. Nie wiem, dziwne to, ale czy ta osoba, która tutaj jest, też przechodziła przez tą lawę po tej ścieżce? Mam nadzieję, że nie, że to jest tylko przypadek. I w ogóle zobaczcie, tutaj jest jakaś różowa ścieżka? Nie wiem, dziwne. Na dworzu różowa ścieżka i to w dodatku z wełny. Czy ja mam tamtędy iść? Nie wiem, ale patrzcie na te kości, jak to wygląda strasznie. Co się stało z tą osobą i dlaczego ktoś powiesił ją tutaj na ścianie? Przecież to jest niepoważne jakieś. Czy ktoś chce na to patrzeć? Albo to miało mnie przestraszyć? Albo to też jest jakaś wskazówka, ja już sama nie wiem, widzowie. Nie mam pojęcia, co teraz mam zrobić. Co teraz dalej? Gdzie jest mój chłopak? Czemu ja jestem tutaj całkiem sama? Co prawda słyszałam jakieś dźwięki, ale... Ej, chyba znowu coś słyszałam? Nie, nie wiem, co ja już mam zrobić. Halo, jest tutaj ktoś? Niech mnie nikt tutaj już więcej nie straszy. Dobra, przejdę tą różową ścieżką, zobaczę, gdzie ona mnie tutaj doprowadzi. Bardzo powoli pójdę. Co tutaj jest za ścieżka dalej? Też ona prowadzi, ale tylko dotąd. Widzę, że ktoś tutaj jest. Ktoś chyba tutaj jest, czy nie? Podejdę, bo jestem odważna, wcale się nie boję. Zobaczę, kto tutaj stoi. Bo tylko podejdę tędy i uwaga. Co? To marionetka!